Witam Was kochani serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, z tej strony Marta, kanał Million Lashes i chciałam Was zaprosić na... pokażę Wam moją kolekcję. Ogólnie będę robiła porządki, to przy okazji zobaczycie jak obecnie wygląda moja kolekcja perfum. Zapraszam! Dobra, słuchajcie, będę robiła porządki w perfumach. Jako że dostałam prośbę, słuchajcie, jako że dostałam prośbę od jednej z widzek moich, żeby zrobić całą moją kolekcję i taki film w ogóle na początku samym wyszedł. Też zresztą to, że w ogóle ten film, te filmy perfumowe są grane, jest to dzięki jednej z widzek, która mnie do tego zmotywowała, że ją bardzo interesuje, jak wygląda moja kolekcja. Tak z tego to się wszystko wzięło. Więc likwidujemy. Tu jak widzicie jest dużo kurzu, bo ja się tu maluję. Tu są pudry, więc no jest tego trochę. Więc ja najpierw to sobie powycieram, przy okazji coś tam Wam powiem, a na sam koniec pokażę Wam, jak tu inaczej totalnie zaaranżowałam te perfumy. Więc Wy mnie nie widzicie, ale ja tu jestem. I teraz tak, jest trochę perfum nowych w kolekcji i nie ma dużo też perfum, które wtedy były, znaczy dużo, no nie ma. Więc tak, tamte to były YSL Libre i to już jest końcówka i są nowe, słuchajcie, w zapasie, już po nie idę. Są nowe, pełniusieńkie, jeszcze nieużywane w zapasie, także mówiłam, że to są perfumy, które ja muszę mieć w zapasie, choćby nie wiem co, więc są w zapasie. Tym wczoraj pachniałam Hugo Boss, bo było strasznie ciepło i tak mnie nastroiło na te perfumy. Hugo Boss Alive, piękne, dla mnie bardzo wiosenne, bardzo tak pozytywnie mnie pobudzające. To są dosyć takie owocowo-słodkie perfumy, ale bardzo mocno letnie. To jest Bois d'Argent, ci co mnie oglądają stale wiedzą co to jest, że to są, są butikowe perfumy Diora, które są przepiękne i przemocno trwałe na mnie. Uniseksowe zresztą. Tutaj mam, słuchajcie, My Way Nektar, najnowsza, 7 ml tylko kupiłam i będę to, bo najpierw nagrywam ten, a zaraz nagram Wam porównanie, bo też kupiłam sobie My Way, ale wersję Intense i zaraz będę porównywać te perfumy dla Was też, no bo w nowościach to się pokazuje. Mam też Lancome, słuchajcie, La Nuit Trésor, tę starszą wersję, tu było z różyczką, ale jak widać, no tego płynu jest już niewiele, no i postanowiłam skusić się na te najnowsze, które, o których pewnie w nowościach moich perfumowych się dowiedzieliście. I to jest La Nuit Trésor, ale Le Parfum. Wygląda tak, jest z fioletową kokardką i też zaraz Wam nagram porównanie tych dwóch zapachów, więc je na, póki co odkładam do następnego filmu. A i jeszcze mam kolejne do porównania i to jest Alien, słuchajcie, i to jest Hypersense, a ja mam Aliena z tym, że w takiej wersji 10 ml, w ogóle teraz nie chcę za bardzo dużych mililitrów kupować, im mniejsze tym tak naprawdę lepiej, dlatego że, i to też idzie do filmu do porównania, dlatego że ja po prostu nie mam jak tego zużyć, mimo że codziennie się perfumuję, to nie mam jak. To jest mój nowy zakup, o którym Wy jeszcze też nie wiecie chyba, nie słyszeliście, ale to są moje Star Mobusan. Mówiłam Wam też o nich, że są na mojej wishliście. No i tak, były na mojej wishliście i ogólnie Wam powiem, że bardzo
To są perfumy niezwykle interesujące i o dziwo trwałe na mnie, bo tam były komentarze, że Mobusan nie jest trwały, że słabą ma trwałość i tak dalej. Nie, te są bardzo trwałe, to są takie dosyć słodkie, ale nie do końca perfumy. To jest taki właśnie... taki, o Jezu, no piękne są te perfumy. Ja nie mam czegoś takiego u siebie. Wiecie co, tu pachnie to takimi dymami troszkę, ale słodkimi, pudrowością taką przepiękną. O Jezu, one są piękne, fantastyczne, bardzo się cieszę, że je mam. No 100 ml, tyle udało, 90 ml, tyle udało mi się kupić na Amazonie za 139 zł. Nie zastanawiałam się, słuchajcie. Tu mam Tom Fordy Bitte Peach, to jest dzięki właśnie też jednej z widzek, te perfumy sobie kupiłam. No przepiękna brzoskwinia podana czysto, też dymnie, pudrowo, otulająca, fantastyczne są te perfumy, uwielbiam. Dalej, słuchajcie, mam Lost Cherry, to kupiłam totalnie... Totalny strzał był, po prostu myślę, a te Bitte Peach mi się spodobały, może Lost Cherry też. I to też jest, dosłownie czuć wiśnie, ale taką jakby w takich czekoladkach z alkoholem, to dosłownie tym pachnie i też takie jest, jeżeli słyszycie hałasy, no to pumba szaleje. I też słuchajcie, to są perfumy bardzo, bardzo trwałe i też takie właśnie dymne, jakby ta wiśnia jest położona na czymś takim też troszeczkę otulającym, bardzo, bardzo fajne. Mam też, słuchajcie, Jo Malone perfumy i to jest woda kolońska Wild Bluebell, nawet nie zerwałam jeszcze, widzicie, może warto by było w końcu to zerwać. A to pod wodą najlepiej, bo tak to i tak klej zostanie. No właśnie. To są zielone perfumy. Bardzo świeże, bardzo zielone perfumy. Totalnie, słuchajcie. No, one są... One nie są zbyt mocno, jak na Jo Malone, to pierwszy raz mam tak, że nie są za bardzo na mnie tak wyczuwalne. Ale są mocno zielone, piękne. Myślę, że teraz to tylko nimi się pryskać. Cudowne, naprawdę. Dalej mam, mówiłam, że chcę wrócić i chcę dalej mieć Carolinę Herrera, co nie znaczy, że chciałam mieć tę dużą wersję, bo te małe mi na bardzo długo wystarczały, już miałam taką małą. To jest akurat 7 ml, ja miałam 5 ml i na bardzo długo mi wystarczyło przy tej ilości perfum, naprawdę. A ja uwielbiam ten zapach. Niezwykle kobiecy, niezwykle, jak ten bucik, taki to wnętrze tych perfum, strasznie kobieca. To jest w jednym z moich filmów, też mówiłam, że do Euforii Calvina Kleina kupiłam sobie taką miniaturkę, bo chciałam powrotu do przeszłości, do moich takich nastoletnich lat, kiedy to Euforią się psikałam i bardzo je lubiłam. To nie jest zapach moich marzeń, ale czasami taką podróż sentymentalną fajnie jest zrobić. No i ja zrobiłam tymi perfumami. Uwaga, bo się nie mieści. Mówiłam też, że bardzo mi zależy, żeby odkupić sobie Wonderlusty, bo mi się już skończyły, więc mam już nowe, to jest 50 ml. Udało mi się to odkupić, nówkę sztukę, naprawdę niedotykaną, nieużywaną na Vinted, za bardzo fajne pieniądze, więc się nawet nie zastanawiałam, bo one tam z 300 zł kosztują. Ja je kupiłam za połowę tej ceny, więc myślę, że zrobiłam dobry deal. Kocham ten zapach. To jest zapach, nie wiem czy można na YouTubie tak mówić, powiem tylko, że jest bardzo sensualnym zapachem, jest zapachem, który się strasznie mężczyznom podoba, naprawdę on robi wrażenie. To jest oczywiście She Armani, też podróż sentymentalna, to są perfumy chyba, które zawsze muszę mieć, oprócz tego, że bardzo ja lubię te opakowanie, to no jest to podróż po prostu sentymentalna i to są pierwsze perfumy w ogóle, jakie ja kiedykolwiek dostałam i pamiętam, że szalałam za nimi,
Zresztą ja nadal za nimi szaleję. To jest taka słodycz, ale taka inna totalnie niż wszystkie inne waniliowe słodycze. To jest takie... Naprawdę te perfumy są mega przyjemne, mega. Dobra, tu widzicie już syfek. To jest Mugler Angel Elixir. Już mam tego tylko tyle i powiem szczerze, że chcę już je zużyć i zapomnieć, dlatego że to są totalnie nietrwałe na mnie perfumy. Jedyne z Muglera, które są tak na mnie nietrwałe, więc nie ma sensu, żeby one u mnie kwitły. Ja po prostu je sobie wykończę i tyle. Dalej przechodzimy. Tutaj mamy, słuchajcie, umazane oczywiście. Może bym jakoś je odmyła troszkę chociaż. Nie wiem, czy to taki dobry pomysł był, ale jakkolwiek. To są, słuchajcie, perfumy, które no ja kupiłam, przetestowałam i zostawiłam je, bo w Notino była taka możliwość, jest tych zapachów coraz mniej w Notino, które można zamówić z próbką i wypróbować próbkę, a jeżeli Ci się nie spodoba, to perfumy odesłać. No i te mi się bardzo spodobały, to jest Issey Miyake A Drop Dissay. Wychodzą różne, słuchajcie, wersje tej wody. To jest po prostu woda. Czuć po prostu morze, ocean. To jest wodny zapach, to jest zapach na lato. Bardzo fajny, tylko że ten, no nie ma jak tego, trzeba to kłaść, więc jest to takie niewygodne, bo tym bardziej, że to, co teraz wymyśliłam, to nie wiem, czy ja będę mogła to położyć. No pewnie jakoś położę, ale nie wiem jeszcze. To są, słuchajcie, też kupiłam za namową jednej z Was. To są My Burberry Black i to są perfumy, które miały być do podobne do Toma Forda Bitter Peach. Nie są podobne. Może troszeczkę jakoś tam wyczuwam, że te nuty zmierzają w tym kierunku, ale generalnie nie są podobne. Ja z Burberry nie bardzo mam stosunki przyjazne, ponieważ ich perfumy po prostu są na mnie nietrwałe. Przepraszam, zaświstałam Wam. Ich perfumy są po prostu na mnie nietrwałe, więc... Ale te są dosyć w miarę i dobrze się w nich czuję, więc jestem zadowolona w ogólnym rozrachunku. Dalej to jest Armani Code, który już mi zostało tak malusieńko, słuchajcie, i ja ich po prostu nie zużywam, głównie z tego tytułu, że uwielbiam je. I tak sobie myślę, no uwielbiam je, one są seksowne, strasznie mocno seksowne. Tak sobie myślę, że no musiałabym je odkupić, no i nie wiem, czy to mieć w zapasie, czy nie mieć, sama się zastanawiam. Tak mało mi zostało, że tak naprawdę na użycie jeden raz, ale one są przepiękne, także kocham je. Tu mam taką miniaturkę C. To jest ta podstawowa wersja, to jest taki słodziak waniliowy. Natomiast ja je lubię, ale tę czerwoną wersję lubię bardziej. Tamta ma to coś jeszcze w sobie. Te są takie dosyć, słuchajcie, dla mnie zwyklaczki. Szczerze nie wróciłabym więcej. Ale taka miniaturka, czemu nie? To jest Prada, słuchajcie, i to jest taka miniaturka Prady tak naprawdę. Tu jest chyba 5 albo 7 ml. 7 ml. To jest taka miniaturka. Też postanowiłam kupić miniaturkę, bo ta duża butelka kosztuje dużo pieniędzy, a ja się popsikam tym 3 razy może w roku. Zdołam, albo i nie. Wiecie, i nie chcę, żeby się czy zmarnowały, czy cokolwiek się z nimi stało, więc na razie kupiłam to, ale to jest moje odkrycie. Też z próbek. Niesamowity jest ten zapach. Kocham i uwielbiam miłością największą. Tu jest jedyne moje perfumy na razie. Mam nadzieję, że to jest na razie. Z Aqua Allegory Nettare di Soleil, czyli zapach słońca. Dosłownie, słuchajcie. Dla mnie to ten perfumierz, który stworzył ten syntetyk, po prostu idealnie odwzorował zapach słońca. Dla mnie tak pachnie słońca. Jeżeli w ogóle można powiedzieć, że słońce pachnie, no to tak. Dalej mam, słuchajcie, oczywiście moje ukochane naprawdę, Dolce & Gabbana Diwan.
I to są moje ukochane perfumy. To jest afrodyzjak w czystej postaci. To są perfumy nęcące, zachęcające. To są perfumy, które się naprawdę mają świetny odbiór, jeżeli chodzi o tych, co mnie wąchają z boku. Bardzo, bardzo, bardzo kocham te perfumy. Naprawdę, są świetne po prostu. Także to jest Dolce & Gabbana Diwan. Czekajcie, nie mam gdzie tego stawiać, no. Tu jest Eden Rock Christian Dior. Dostałam tę próbkę wraz z paletką Diora, bo dostałam próbkę tych i właśnie tych, którą później kupiłam, dostałam od Wojtka, mojego partnera, dużą buteleczkę, a te też, to są bardzo takie, słuchajcie, świeże, to jest bardzo świeży zapach, zielony też, ale trochę inaczej zielony niż Jo Malone, ale jest przeboski, naprawdę bardzo fajny, mniej się utrzymuje, słabiej, gorzej się utrzymuje niż tamten Bois d'Argent, ale bardzo ładny, naprawdę. To jest wieczorowa wersja Diwan Dolce & Gabbana. To jest wieczorowa wersja, słuchajcie. Tak, ona jest bardziej dymna, taka bardziej wieczorowa. No to czuć różnicę, ale jest na mnie mniej trwała niż podstawowa wersja Diwan. Ale lubię je bardzo. Nie wiem, tylko nie lubię takich buteleczek, bo nie wiem, ile ich mam. Czy mam oszczędzać, czy nie. Dalej. To już o tych perfumach Wam mówiłam. Weszła nowość w wersji Intense. I powiem Wam szczerze, że no to są perfumy wyjątkowe. Na wyjątkowe okazje. To są perfumy, które tak jak za taką czarodziejską różdżką przemieniają mi w głowie wszystko. Nawet jak mam jakieś złe emocje czy złe myśli, to one mi przemieniają, więc naprawdę, no, przepiękne są. Moje ukochane L'Imperatrice, myślę, że nie trzeba tłumaczyć. Wszyscy znają L'Imperatrice. Też niedużo mi zostało, no ale to trzeba będzie odkupić, bo jednak L'Imperatrice na lato to jest taki must have. No i ostatnie, tych już odkupować nie zamierzam. To jest już moja ostatnia przygoda i należy się rozstać z Light Blue Dolce & Gabbana. Głównie dlatego, słuchajcie, że po prostu się zmieniły już mi preferencje. Wczoraj nimi pachniałam, przedwczoraj nimi pachniałam i okej, ja je uwielbiam. Ogólnie bardzo też sentymentalnie mnie przynoszą do pewnych czasów, pewnego okresu w moim życiu. Ale po prostu już chyba trzeba powiedzieć pas, bo nie utrzymują się już na mnie, po prostu tak jak kiedyś. Czemu? Nie wiem. I słuchajcie, to jest Kenzo. To jest Kenzo World. To są perfumy świeże. No ja bym nawet je wieczorem nałożyła, chociaż są naprawdę mega świeże, ale one nie przypominają żadnych świeżych, owocowych. Bardziej to jest świeżynka kwiatowa, ale też taka pięknie się utrzymująca, naprawdę cudownie się utrzymują na mnie. No, przecudowne są. I skoro The World, no to jest World, słuchajcie, Power. Wszystko to są wody perfumowane. I ten to jest taki bardzo słodki, znaczy nie ulepny, tylko taki kwiaty troszkę posłodzone, strasznie mocno kobiecy zapach, ale z nutą jakby tak trochę jakiejś soli czy czegoś właśnie takiego, bo one nie są takie oczywiste i też te kwiaty to trzeba przemyśleć. Że to kwiaty w ogóle czuć. No, generalnie piękne są te perfumy. Nie wiem, co zrobić z tymi. Nie cierpię tych perfum. To są perfumy nijakie, słuchajcie. Naprawdę, to jest taka nijakość, że gorzej być nie może.
Ja je mam, bo mam, ale co się nimi popsikam, to i tak ich nie czuję, więc nie wiem, nie umiem wam powiedzieć. One są świeże, ale byle jakie. Dalej to też jest takie niedawno kupione Victoria's Secret Bombshell. I to jest woda perfumowana akurat i ja je kocham. Możecie sobie mówić co chcecie, banał, klisze, możecie mówić co chcecie. Po prostu to są kwiaty podane trochę słodziej, bardzo też świeżo z drugiej strony, mega kobieco. No po prostu przepiękny jest ten zapach, ja się w nim czuję ultra seksownie, więc... No, ja sobie nie wyobrażam. Cieszę się, że go kupiłam, mimo że to jest jeden z bardziej oklepanych zapachów i zdaję sobie z tego sprawę. To jest Angel Muglera, podstawowa wersja. Najbardziej ukochana przez mojego partnera, jak nimi pachnę, to wiecznie milion komplementów dostaję, czym ty tak cudnie pachniesz, bo on zapachów nie pamięta, ale ciągle, ja mu mówię, że ciągle to jest Mugler, a on mówi, że no ale który, no bo faktycznie jemu się podobają wszystkie Muglery, czy to Alien, czy to Innocent, nieważne, po prostu, czy to Angel, wszystkie. Faktycznie to są inne zapachy, to są zapachy tylko dla osób, moim zdaniem, które ogólnie kochają zapachy i taką nietuzinkowość i trochę takie coś innego, no bo to jest takie pieprzne, to jest takie, wiecie, no coś zupełnie innego niż ten totalny mainstream, którym wam pokazuję. To też są mainstreamowe, ale jednak coś innego. To jest oczywiście Versace Crystal Noir, wieczorowe perfumy z taką goryczką, z takim, wiecie, no takie specyficzne, ale chyba podobające się wszystkim. Ja ich mam sporo, jak widać, wieczorami nie wychodzę. To jest Innocent z Muglera i to są perfumy, które ja też uwielbiam. Mega świeże, ale z punchem takim też doprawionym, przyprawowym, nic banalnego, coś totalnie innego, no i cała Polska i całe ulice tym też nie pachną. Przechodzimy, słuchajcie, szybciej, bo ile tu mogę gadać. To są perfumy, które sobie odkupiłam, już jedno opakowanie zużyłam. Ange de Mon Givenchy Le Secret. I to są, nie pomylić z tą wersją podstawową, słuchajcie, dlatego że wersja podstawowa, ta ciemna, czarna, jest obleśna, ohydna, no naprawdę starym kiblem pachnie. Natomiast to... To jest coś jak, ja nawet nie wiem, kiedyś wam je opisywałam, należałoby wrócić do tamtego odcinka właśnie, słuchajcie. One są naprawdę wyjątkowe, są demonem trwałości, bardzo są trwałe, niesamowicie pięknie pachną, są jak taki kardamono, goździko, nie wiem w sumie co, dlatego że to tak nuty są skomponowane, słuchajcie, że one mimo wszystko są świeże, tylko jakby tak trochę czymś przyprawione, ale w taki naprawdę subtelny i delikatny sposób. Także uwielbiam. No już druga buteleczka, to o czymś świadczy, mając tyle perfum. To jest, słuchajcie, Mugler Aura Sensuelle wersja, bo tej zielonej nie było, ja chciałam tą zieloną, ja znam tę zieloną. Ta jest dużo mniej intensywna, dużo bardziej uspokojona. Pachnie na mnie cały dzień, ale ta zielona ma, jest taka konkretna. Natomiast ta... No ta jest bardzo ułagodzona, trochę za mocno Mugler ją ułagodził. No to jest top of the top, nadal słuchajcie, nadal to są perfumy top of the top. Nadal to są perfumy, które nakładam
głównie noszę je latem, ale zimą też zdarzyło mi się nimi popsikać. To są perfumy, które zmieniają myślenie w moim mózgu, samopoczucie, wszystko. Chociaż ja nie mam złego samopoczucia. Nie zdarza mi się mieć złe samopoczucie. To one powodują euforię wręcz w głowie, dlatego no, to jest słodycz malinowa, coś przepięknego. Tu mam już praktycznie na jedno, no na jeden raz i to jest, słuchajcie, Furla. To jest Irresistible i to jest, jakby wam tu powiedzieć, bardzo świeża, bardzo świeża. Wyczułam tu kwiat, tylko nie umiem wam teraz powiedzieć. Taki kwiat trochę zalatujący polem, chwastowością. To nie jest taki czysty kwiat typu czysta róża, czy jakaś gardenia. Tutaj taką zielonością bardziej się wybija ta naturalność tego kwiatu, że możesz ją zdobyć na polu, że na łące, no bo na polach nie rosną kwiaty, na łące, taki bardzo świeży, bardzo fajnie zielony zapach. Przepięknie na mnie wybrzmiewa, kocham. Tu jest, słuchajcie, Lenter D od Givenchy. Przecudowny, mocny, mocny, taki, niektórzy powiedzą nawet nie kobiecy, dla mnie bardzo kobiecy zapach, z duszą, ze smakiem wszystko tu jest zrobione, z takim, to jest też zapach, słuchajcie, kompletnie nieporównywalny do żadnego innego, bo jego nuty właśnie są do żadnego innego takiego stricte kobiecego. Bo jego nuty troszeczkę zmierzają w stronę męską, ale to jest takie zmierzanie w stronę męską, żeby nadal jednak w miarę utrzymywać się po tej stronie kobiecej. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. I tu jest też Givenchy, słuchajcie, Irresistible. Nazwa taka jak Furli. No, ale te perfumy są dużo starsze. To jest, tak jak wam zawsze mówiłam, bardzo kobiecy, takiej słodkiej idiotki zapach, ale ja go kocham za to, że on jest taki i uwielbiam nim pachnieć i uwielbiam się czasami czuć jak słodka idiotka. Przecież wiem, że nie jestem, więc co mi za różnica, jak czasami się jak lolitka poczuję, nie? To też wam zrobię porównanie. Porównanie Elisa wam chciałam też zrobić, nagrać. Myślałam, że dołączę to do tamtych, ale już nie chcę mieszać i właśnie w sumie nie wiem, bo ja mam tutaj duży pojemność, ale mam Forever Girl of Now Forever, ale chyba mam też podstawową Girl of Now i Elixir z Elisab. I nie wiem, może wam dzisiaj, jak będę nagrywała tamten właśnie film z porównywaniem zapachów, to i od razu nagram wam to, bo to też jest porównywanie zapachu, tylko to nie są nowości. No ale w sumie co za różnica, mogę wam o tym przecież powiedzieć, nie? Zapach słodki, bardzo dziewczęcy i zarazem kobiecy, co się rzadko zdarza. To nie jest zapach ani tylko dla dziewczynki, ani tylko dla kobiety, ale też nadaje się dla starszej babeczki. Naprawdę przepiękna słodycz, nieulepna, świeża, taka doza elegancji. No, to są perfumy, których bardzo rzadko używam. Po pierwsze ich cena jest, wiecie jaka. No niby mam Tom Fordy, to co ja mogę tutaj powiedzieć o tej cenie? To jest w ogóle, nie ma o czym tu gadać, nie? Natomiast no, to jest klasyka klasyki, to są perfumy, które nie wszystkim się podobają. To nie są, słuchajcie, perfumy, które otrzymują multum, w ogóle nie otrzymują za bardzo komplementów, wam powiem. To są takie specyficzne perfumy.
Ogólnie Chanel robi specyficzne perfumy. Ta ich linia Chanel Chance to jest jedyne takie zjadliwość tak naprawdę. Te też nie są dla wszystkich, mimo że to jest świeżynka, ale jednak nie dla wszystkich. Dalej jest Chanel właśnie Chance, tylko że ja mam Eau Tendre, a nie Eau Fraîche. Chciałabym jeszcze te Eau Fraîche, ale myślę, że ta Eau Tendre jest fajniejsza, taka z pazurem właśnie. Też już mam niedużo. Dlatego, że one wypadają kwaśno-goryczowo. Co ja bardzo lubię w świeżych zapachach. W ogóle uwielbiam nuty goryczy w świeżych zapachach. One dodają charakteru i tak przełamują tę owocowość tych perfum. Więc bardzo je lubię. I jak widać, malutko mam. Versace Bright Crystal Absolute to jest woda perfumowana, nie woda toaletowa. I to jest świeżynka, którą ja kocham. No, to jest słodkie, to jest absolutnie urocze, to jest totalnie moje, to jest takie tupeciarskie, nawet bym momentami powiedziała. To jest takie, że wchodzę i robię co chcę, nie? To są takie to są dla mnie perfumy po prostu. Piękne. O, oczywiście buteleczki też bardzo mi się podobają, bardzo. No i na końcu top of the top, bo to są też perfumy, które są w mojej top 10. To są perfumy, które polecam Wam od dawna. Ricardo mi napisał. Bardzo Ci zresztą dziękuję i w ogóle dawajcie mi takie feedbacki, że coś spróbowaliście z tego, co ja Wam pokazuję na kanale i że Wam się spodobało, czy nie spodobało, czy Wam się sprawdziły, czy nie, czy dla Was nie są długotrwałe. No dawajcie mi jakiś feedback, żebym ja wiedziała, bo jak będę chciała zrobić jakieś porównania, no to zawsze mogę troszkę do Waszej wiedzy też sięgnąć, a tak no to jakby gadam tylko ja sobie, nie? A wiadomo, że to jest bardzo różnie z tym. I powiem Wam, że to jest, Ricardo napisał, że to jest jego chyba zapach wszechczasów, dzięki mnie. Tak, to jest zapach wszechczasów, słuchajcie, moim zdaniem, bo to jest połączenie wszystkiego, co można sobie wymarzyć. I świeżości, i słodkości, i sensualności, i namiętności, i powera, i wiary, wszystkiego, rozumiecie? To jest taki zapach wszystkiego. Cudo. Dobra, to ja to umyję, sprzątnę i zaraz Wam pokażę, jak one będą wyglądały już poustawiane. Dobra, kochani, tak to wygląda. Także poukładałam na takich stopniach. Ja je kupiłam na Allegro oczywiście. Dwie sztuki. Teraz składałam je i tak o Boże, przepraszam, Pumba. I tak poustawiałam. Wydaje mi się, że będzie mi dużo lepiej sięgać po te perfumy niż z tamtego, bo jednak tam było dosyć niewygodnie, po niektóre nie sięgałam, bo mi było niewygodnie. A tu sięgnę sobie po całe. Trzy sztuki mi się nie zmieściły. Tu są miniaturki. No a tu jest pojemniczek z próbkami, których też mam bardzo pokaźną, słuchajcie, liczbę. Także co, kochani? Kochani, dajcie mi znać koniecznie, jak Wam się podobała, taka prezentacja tego, co obecnie jest w mojej kolekcji. Pochwalcie się może tym, co Wy macie, czy coś macie z tego, co ja, co Wam się sprawdza, co nie, a mi się sprawdza. Dajcie koniecznie znać. Ja za dzisiaj serdecznie dziękuję i buziaczki. Pa!